sercu, że się zawsze w niej kochałeś. I już chcesz z nią powędrować, powędrować chcesz na osiem, wiesz, że ona ci zaufa, bowiem ciała jej dotknąłeś, by się swą. Mówi Wojtek Gęsicki, serdecznie pozdrawiam wszystkich czytelników portalu Nasz Tomaszów. Pozdrawiam. Pan Jezus był żeglarzem, gdy przechadzał się po wodzie, spędził lata na czuwaniu w swej samotnej wieży z drewna, gdy upewnił się, że tylko mogą widzieć go tonący, rzekł, żeglować będą ludzie, aż ich może wyswobodzi, lecz smutki zanim jeszcze otworzyły się niebiosa, stracony, niemal ludzki, jak kamień zawadł Jezus w mądrość swą. Dzień dobry Państwu, nazywam się Wojtek Gęsicki, ja tak się zawsze przedstawiam, że www.wojtekgęsicki.pl, jestem największym artystą na świecie, mam ponad 2 metry wzrostu, większego nie ma takiego barda, mieszkam na co dzień pod Ciechanowem, no jestem bardem, czyli takim człowiekiem, który gra na gitarze, sam sobie komponuje, sam sobie śpiewa i... No i co? Dzisiaj jestem w Tomaszowie Mazowieckim i przyjechałem z repertuarem z pieśniami Leonarda Cohena. To jest taka moja podróż sentymentalna, ponieważ całe moje śpiewanie w 1985 roku zaczęło się i właśnie zaczęło się od pieśni Leonarda Cohena. I nie wiem, może człowiek im starszy jakoś tak, tym ma coś takiego w sobie, że wraca pamięcią do swoich młodzieńczych lat. I to jest właśnie taki mój powrót. Poza Leonardem Cohenem jestem jeszcze rozkochany w takich pieśniach Marka Grechuty, Wysockiego, Okudżawy, Nochawicy. Niedawno wyszła taka moja płyta, którą nagrałem wraz z moim akordeonistą Rafałem Grząką, który zaaranżował wszystko to na akordeonie. Towarzyszył nam jeszcze Patryk Sztabiński na drugim akordeonie i tam są właśnie pieśni moich ulubionych twórców, pieśniarzy właśnie tych, których wymieniłem wcześniej. To jest jakby całe moje dzieciństwo. Na tych pieśniach się wychowywałem, tych pieśni słuchałem, tak jakoś się poukładało, że żadna moda jakoś nie naruszyła mojej wrażliwości i zostałem cały czas, jestem wierny temu rodzajowi piosenki literackiej. Prosiłem Ojca, Ojcze, daj mi nowe imię, bo stare już splamiło się strachem i wstydem. W Tomaszowie Mazowieckim kiedyś grałem w bibliotece
nie wiem, kilka lat temu, ładnych kilka lat temu. Niestety jakoś tak jest zawsze, że jak gram koncert, jadę skądś dokąd, z jednego punktu do drugiego i jak kiedyś zaczynałem, marzyłem o tym, żeby być takim pieśniarzem, jeździć i móc zwiedzać przy okazji różne miejsca, to się okazało, że to jednak nie wychodzi, ponieważ te koncerty są wieczorami, potem długo człowiek jakoś tak opada z emocji, odpoczywa. I potem jest przejazd z jednego miasta do drugiego i tak się składa, że nigdy nie ma czasu, żeby sobie pochodzić po mieście i pozwiedzać. Także Tomaszowa nie mogę nic powiedzieć, bo nie znam, nie znam. Wiem, że są cudowni, mili ludzie i to tyle wiem i z tego się cieszę. Cały czas jakby powstają jakieś piosenki i wiem, że w listopadzie, 2 listopada bodajże mam taki koncert na żywo w Radio Gdańsk i tam będę prezentował swój nowy program i być może powstanie z tego jeszcze jakaś płyta kolejna, bo już kilka mam. No ja tak sobie wymyśliłem to ileś lat temu. Najpierw zaczęło się od tego, że recytowałem wiersze i wtedy sobie wymyśliłem, że skoro dostaję jakieś nagrody i jakoś w jakiś sposób to ciekawie robię, to może mógłbym zostać aktorem, ale nie dostałem się do szkoły teatralnej. Potem zacząłem śpiewać, pisać swoje piosenki, zacząłem wygrywać jakieś festiwale związane z piosenką taką właśnie poetycką i jakby Te zwycięstwa jakby tych festiwali spowodowały, że zacząłem grać koncerty. No i zostałem już jako... W 1991 roku zostałem przyjęty do Związku Autorów i Kompozytorów Polskich. Wtedy byłem dumny bardzo, bo otóż jestem zawodowy taki tekściarz. I zostałem jakby w tym zawodzie. Od początku byłem w jakby piosence takiej literackiej, takiej poetyckiej. Dla mnie najważniejsze jest słowo i ten przekaz. Natomiast muzyka jest dla mnie taką pierzynką, która otula i trochę tak wspomaga w przekazie słowa. Porzucę wszelki opór, gdy natrafisz na mój świat, a uczę cię, jak można. Dzisiaj nikt, jutro ktoś.